Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogstrpet, a dzisiaj ze mną Błażej, przywitaj się. Tak to ja, witam cię drogi widzu. To dzisiaj, jeżeli Błażej przejdzie parkour, otrzymuje ode mnie 100 zł. Jest to bardzo dużo, ale Błażej nie potrafi za bardzo grać w parkoury. Kiedy ostatnio grałeś w parkoury na wespę? Dobra, nie wie nawet, więc zobaczymy co będzie. I tylko są takie zasady: jeżeli Błażej zginie na jakimś parkurze, to on zmienia parkur i leci na kolejny, więc ma tylko jedną próbę na przejście danego parkura, żeby nie było aż tak prosto. Mogę go przechodzić pomału? Nie za bardzo. Czyli tak normalnie. Normalnie, takim swoim tempem, ale nie za wolnym. Dobra, zostawcie łapkę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Błażejem, albo jak macie takie pomysły, no to zostaw łapkę i napisz w komentarzu. Oraz zasubskrybuj kanał, szary przycisk, niech tam będzie kliknięty. Będzie nam strasznie miło. Więc możemy tak naprawdę zaczynać. A jeszcze powiem to, że parkury będą szalone oraz niemożliwe. Wybierasz ten Ninja Warrior, czyli niemożliwy. A Ninja Warrior to jest taki chyba na Polsacie? No, coś tam było, więc leć. Na tym parkurze raczej kluczy nie masz, czego co wiem, bo go kiedyś przechodziłem, więc zobaczymy, jak ci się to uda przejść. Ja oglądałem Ninja Warrior i bardzo lubiłem takie. Ja w ogóle mam taką sytuację z tym czymś, że widziałem odcinek u Nastix, ja w ogóle takiego reklamu nie słyszałem i jakby od Nastix się dowiedziałem, że istnieje taki program na Polsacie, więc no było dziwnie. Okej, ten parkur naprawdę trudny, więc o kurczę, co... Co ja zrobiłem?! No, co? No dobra, czyli już zginąłeś. Co? Dziękujemy pana, lecimy na kolejny parkur. Ja myślałem, że ja się rozginę, bo ja to tam byłam pomiędzy fioletową lawą i się puściłem. Wiesz, że jesteś moim braciszkiem najulubieńszym. Lecisz. To jakiś może łatwy. Lecisz. Teraz jest szalony, więc jest on pro... Dobra, Błażej, naprawdę jesteś zaskakująco dobry w dzisiejszym odcinku, bo naprawdę... Zdezorientowałeś mnie, nie miałem czasu, aby się zaznajomić. Dobra, proszę, teraz masz drabinki, zobacz sobie, zobacz do góry. No chyba okay. Przejdziesz, nie aż taki długi, chociaż oj, możesz to przejść. O nie chcę tu od razu stracić, więc... Ale łatwo będzie. No dobra, leć. Co? No, dobra. Dobra, pięknie. Ja myślałem, że to przejdziesz, no ale... To jest szybkie. No ale dobra, lecimy. Ile mam szans? Mogę tak godzinę? O Jezu, troszeczkę... Dobra, krótki parkour. Powiedz mi, możemy godzinę to grać? Nie, tak troszeczkę, żeby odcinek chociaż troszeczkę trwał, a nie 5 minut. Chyba zobaczymy, co tu wyjdzie. Okej, lecisz. O! Dobra, kolejny... No dobra, no właśnie, do 10 wygra stówki, tak prosto. Nie. A mogę ile wygrać stówek? No, tyle ile przejdziesz parkour w odcinku, tyle wy... No tak? No a nie? A ja potrzebuję pieniążków. No to idź, o kurczę, jak tu zginiesz. No dobra, Błażej, no błagam, chociaż przejdź jakiś parkour tak 30 sekund, chociaż żebyś tam był na tym parkurze, a nie po 5 sekundach giniesz. Co ja zrobiłem w tym momencie? To nie miało prawa się wydarzyć. Co takiego też śmiesznego, tego już na pewno nie przejdziesz, ale pośmiejemy się razem z widzami, jak ty to przejdziesz. I to nie miało prawa się wydarzyć. No ładnie przechodzisz te parkury, no po prostu. Dobra, po prostu robię inoros, po prostu... Wchodzę i wychodzę. Dobra, teraz już prostego, szalony, to nie będzie takie trudne. Zawsze patrz z tyłu, co są klucze, bo wiem, że bardziej ty nie potrafisz i często zapominasz o kluczach. Na tym parkurze chyba raczej nie ma, więc no. Ja mam taktykę. Wchodzę i wychodzę. No ale musisz przejść parkur, żeby dostać stówkę. No niestety takie są zasady tego odcinka i ty tak kulejesz na tym parkurze, on jest tak prosty. Czy naprawdę? No ale dobra. Lagi, panie, lagi. Ale tu lagów nie ma właśnie, bo jest aplikacja, ziomeczku, więc tym się nie wybronisz, nie ma opcji, nie. No lecisz, no to jest naprawdę prosty parkour, serio. Myślę, że to przejdziesz nawet. Chcę być miły dla ciebie i... Tak, kurczę, bele morele. Chcę być miły i chociaż coś, żebyś coś wygrał, będzie mi milutko. No więc... mnie też bardzo milutko. Oj, tak, Krzysztof, ale w sumie, jeżeli po prostu masz tylko jedną szansę, więc... Pociul mi kryształ. Jeśli ja w sumie troszkę się obawiam, bo w sumie ci dobrze wychodzi i trochę się boję, że jak to... ale musisz troszeczkę szybciej, nie aż tak wolno, ziomeczku, stówka to czegoś wymaga. Bez zatrzymania? Kurde! No, dobrze. Chciałem na kozaka, styl kozaka. Niczym, nie powiem kto. Totalny, turbo, nie? Turbo kozak, oczywiście. tak. O, teraz jest droperkowego, bo nie było w tym odcinku dropera. Zobaczymy, czy umiesz bardziej dropery grać, zobaczymy. Jak ci to wyjdzie, ziomeczku.
No pięknie, spisałeś na medal po prostu. Ja wiem o tym, bo po prostu ja celowałem w lawę fioletową, bo ja lubię fioletową lawę, nie? O, a to niech to cię będzie, zobaczymy czy dasz radę, czy wygrasz stówkę. No, więc leć. Lecisz, ziomeczku, dasz radę. Kurde, Balemorele. Co jest? Czemu tam nie zginąłeś? Mi się wydaje, że tam zginął. O, no, zginąłem. Ej, no, było tak dobrze. Ej, ale w sumie zdziwiłem się, bo myślałem, że tam pod tym dyskoteką jest fioletowa lawa, a jednak jej nie było, więc w sumie masz... Uwaga, ziomeczki, teraz dam radę. Naprawdę uda mi się przejść. Dobra, troszeczkę się boję, bo chyba wybrałem bardzo prosty parkour, więc jeżeli to przejdziesz, to po prostu się popłacza. O nie, co ja parkour wybrałem, nie. Nie! Ja wiem to, znam to. Nie, kurczę, nie, on to przejdzie. Nie, nie chcę stół wystarczy. Nie. Uda się? Nie, weź to zgin. Taktyka. Nie, jak ja parku ludzie wybrałem, głupi. Głupi jeszcze, serio. Ale chyba. Jestem głupi. Będziesz no nie, no. To jest niesprawiedliwe. Przecież ja to wiem o tym, że takie coś działa. Jezus, nie. To najprostszym par... Co? Ale cymbał! Jezus, ale noob, no niestety musimy się pana wyprowadzić z teleturnieju. O kurde! Tak blisko stówki. O, parkour, Nastik, naszej ulubionej youtuberki. Lecimy. Pozdrowienia dla Nastik. Sprawdź, czy na pewno są, nie ma kluczy czasami, bo mam wrażenie, że mogą mieć u góry te klucze. Ale nie wiem. Nie wiem, nie, dobra, jednak sobie leć sobie na spokojnie. Chociaż ten parkour jest niemożliwy, dziwię się, bo... Jak niemożliwy, to taki łatwy. No, zobaczymy, jak zginiesz, to się wszyscy pośmiejemy. No, o, droperek, twój ukochany. No, zobaczymy, co zrobisz. Mogę obejrzeć go sobie tak dookoła. A dlaczego nie, no, o to, no to... O, ale mądry jesteś, no, mądrala, wow. A jednak warto było dookoła przejść. No, w sumie myślałem, że jednak jesteś troszkę mniej inteligentny. Dobra, nie zauważysz. Hop, po prostu skoczyłem o tak, nie? Brawo! O, no, masz portale do wyboru, lewy czy prawy? Lewy. Dobrze, zobaczymy. No, niestety, wypada z turnieju. No, niestety, Nastik się zawiodła. No, niestety, szkoda, że Nastik nie wybrała lewego. Jakby to był lewy, to by bardziej przeszedł, no ale niestety. Nastik. Coś cię zrobiła. Oj lola, co to za parkour jest? Jak ty to przejdziesz, nie no. Nie no, pośmiejemy się, zobaczymy co tu zrobisz. No nie będę mogła skakać! No bo nie można na tym skakać, nie wiem czy wiesz, ale... No leć jak chmury pędzą. Nie mogę skakać? No, a nie możesz, no nie możesz po tym skakać, masz powiedzieć animację, że nie możesz. Ej dobra, troszkę szybciej, bo za chwilę... A dobra, zginiesz. No. Mamma mia pizzarina, mamma mia pizzarina, no. Dla X, Blażej X, zobaczymy co to będzie ciekawego dla pana Błażeja. Idzie, mogę ja wybrać? Nie, nie możesz. Proszę tego. No bo ten jest prosty chyba. Miał być zielono... Zielony to za złotówkę bym ci dał, ale nie za 100 złotych ciągle. Chociaż za tyle. Nie, no, jak ty nie dostaniesz żadnej stówki, to naprawdę będzie smutno, nie? To ja będę płakał. Zrób coś z tym. Nie, ty leć do góry. Jak macie jakieś pomysły. Co ty zrobiłeś? Ja chyba game over niedługo, nie? No bo to... No masakra z ciebie, no taki prosty Olivia. No nie wiem, troszeczkę za prosty, ale niech będzie. Wiesz, że ja zginę nawet na easy, co nie? Wiesz o tym? Nie, niestety nie wiem. Mogę zobaczyć, czy są klucze, a ty nigdy nie patrzysz. Ale nie, chyba tutaj nie ma, więc masz szczęście. Lecisz. Szczęście, bo normalnie to chyba bym nie wrócił. O, Kamlok tam był rzeżak, super. Dobra, let's go. Lecisz. Jagódka jakaś, nie, to jest za prosty parkour. Ej, no nie, Olivia, ja cię... Co? Ty głupi, co? Nawet podwójnie skakać nie potrafisz, jaju. A myślałem, że na pojedynczym skoku dam radę. A czemu nie mogłeś na podwójnym, jakby taki... Bo byłem... Taki pewny, problem, o! Byłem pewny, że na pojedynczym skoku da radę. Dobra, dawaj, lecisz. Pana to, o kurde, to jest... Lecisz na Szczecin, Błażej. Dasz radę, wierzymy w ciebie. Mi to się kojarzy... Mi też jakoś czymś... Że... Co? Jak się zrobiłeś, brawo. Z czym ci się kojarzy ten parkour? Z kopaniem? Co? I tam było takie... O, kolejny wybieranie portalu, lewy czy prawy? Ostatnio lewy cię zawiódł.
I prawy teraz cię zabił. Co? No jak lewy, to nie prawy. No weźcie się, zdecydujcie w końcu, nie? Lecimy, lecimy, zobaczymy. Jest to niemożliwe, więc mają być to jednak ciężki dropper. No ale zobaczymy. To się kojarzy w ogóle z Minecraftem, te dropery. Co ty zrobiłeś? Ja zrobiłem to, że leciałem jak ptak i po prostu się zesrałem w powietrzu, no. Tak bywa nieraz, nie? O, droperek dla Nastix, dzisiaj jesteś Nastix, dzień dobry, hej Nastix. Może dzisiaj, może odcinek przechodzę parkury dla Nastix, elo. Dobra, lecisz. No, ja mam to zrobić. Mam ci pokazać? Mam ci pokazać? Nie, nie, nie. No. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest kurde złe. Brawo. Lecisz kolejny. No to prosty całkiem, nie aż taki trudny. Dobra. Jak ty to przejdziesz, to się wkurzę trochę. O, tu masz bardzo prosto. Oj, 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 ej, halo! Czemu ten jest niemożliwy? Aha, dobra, już się zaczyna. Ale prawie byś tam. Prawie byś dotknął. Teraz to nie wiadomo. Wiesz, jest, nie widzisz? No, nie widzisz, gdzie masz iść. No widać przecież. Gołym okiem. To? To? No, pomyśl, no pomyśl. No, leć, leć, już leć, bo nie ma czasu. No, dawaj, leć. 3, 2, 1. Leci! No, tu nie ma miejsca! No jest przecież! No nie było miejsca! Było, mam ci pokazać, dobra, teraz ci pokażę jak nie, się to przechodzi. Nie, dobra, dobra, ja chcę wygrać stówkę. Wyjdź z tego parkuru! No nie! Wyjdź. No co mi cieszysz? Wyjdź! To jest fajne, to mi się podoba. Ten parkur jest on fajny, bo może jeszcze się zepsuć, ale zobaczymy. Okej, okay, lecisz. Wziął. Nie skomentuję. Okej, okay, lecimy, to jest całkiem proste, więc... Nie ma nikogo lepszego. Troszeczkę boję, że to przejdziesz, bo może być to jednak... Jak ty to przejdziesz, to się troszeczkę przestraszę. Ja miałem już przejść na tamtym ze spiskami. Dawaj, lecisz do portaliksu. Let's go, let's go. O kurczę, lecisz. Jak? Dawaj, lecisz. Wziął. Bop, kurde! Jak? Da się, patrz, idziesz tutaj, ciach. Idziesz tu, tutaj. Przecież tam było, byłem już na mecie. Kurczę, czekaj, nie byłeś na mecie, bo tam nie mamy tych gościo. Dobra, nie wiem jak to przejść. A, czyli ja dalej doszedłem niż ty. Dobra, nie komentuj. Jak to jest lepszy? Nie, ja. Nie komentuj. Lepszy. Tylko przejść ten parkour, chociaż jedyny. Zobaczymy. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest? No tam gdzieś było. No kurczę, oszukaństwo to jest. No chyba gdzieś jest, sprawdzę. Oszukaj mnie. Gdzie to jest? No jest tutaj. O, dobra, tu się idzie. Co? Potem się idzie. To jest trudne, powiedz jak się... O kurczę, a i tam meta, dobra, nieważne. Dobra, więc tym akcentem zakończymy ten odcinek. Proszę. I Błażej nie wygrał stówki, więc... Proszę, dobra, dajcie ile łapek w górę, to będzie kolejna część. Jak będzie 4000 łapek w górę, to podwajamy stawkę i będzie 200 zł za parkour. Na pewno wygram, na pewno wierzę w siebie, poćwiczę i będziecie widzieli mistrza w akcji. Dobra, już nie przeciągaj, dziękujemy, żegnamy się, więc papatki. Więc do zobaczenia, na razie.